puszczeniu tego filmu z ogromnym sentymentem podchodzę z wiadomych przyczyn. Dodam tylko, że ten film udało się zmontować jeszcze w latach 80. Nie udało się to dzięki między innymi Ryśkowi Włoszczowskiemu, który tutaj z nami jest. W Warszawie osobiście dopilnował tego, że ten film powstał. Bardzo się z tego tytułu również cieszę. Dobrze, słuchajcie panowie uczestnicy, koledzy moi już, bardzo się cieszę, że jesteście, mogę tak powiedzieć, już może nie rówieśnikami, ale moimi kolegami. Będę was serdecznie zapraszał na te siedzonka, które tutaj mamy. Będę czytał opisy, zobaczymy, czy uda się odgadnąć, o kogo chodzi. Był uczestnikiem wypraw Himalaje i Karakorum, między innymi na K2, dwa razy, w tym raz w zimie. Broad Peak, Mount Everest, 4 razy. Wspinał się także w Hindukuszu, w Pamirze, Andach, Tienszanie. Autor pierwszego polskiego, jak dotąd najszybszego w historii, 7 godzin samotnie wejścia na Pumori. Dodatkowo w 91 zorganizował, kierował międzynarodową wyprawą Poliżek Wolfskin Everest Expedition. Co będę dłużej mówił, mógłbym jeszcze dłużej. Alku Lwow, zapraszamy na scenę. 8 wypraw Himalaje i Karakorum. Pararotnie używał w Karkonoszach, Tatrach, Kaukazie, Alpach, Tienszan i innych. Żeglował od ziemi ognistej przez Horn, Antarktydę, po Bałtyk. Zdzisław Dziki Jakubowski, zapraszamy. Zaraz po tym latoku, latok drugi, 86 Lantan, 87 Kaukaz, 88 Popokatep, no i przede wszystkim narty, wszystkie rodzaje, 98-2002 prezes GOPR, grupa Wałbrzysko-Kłodzka, teraz Sudecka, 98 żeglarstwo, Polinezja Francuska, Kanary Śródziemne, Andamańskie, Wyspy Greckie, 2006-2009, Kilimandżaro, 2010-2013, jedna żona Wanda od 44 lat, Henryk Kubic, zapraszamy. Jak sam mawiam, mówić nie trzeba, bo nie ma o czym, ale ja to dam od siebie, że w latach 80. do SKW dołączył Stanisław Hunt. W tym czasie między innymi dokonał przejść wielu nowych sportowych linii w Hejszowinie, Szkocja, 80. roku. Na zaproszenie British Mountaining konsul jako reprezentant PZA odbył się wyjazd, którego celem było zapoznanie z techniką spinaczki zimowej. Dodam jeszcze, że wyszukałem, że na mistrzostwach wałbrzyskich w 79, na indywidualnych mistrzostwach województwa, we wspinaczce skałkowe zdobył pierwsze miejsce. Góry wysokie, to o czym wiemy, 83, latok był jeszcze 84, Tatry, Alpy, funkcję GOPR-u, zastępca naczelnika, szef szkolenia, wraz z Władkiem Janowskim był najlepszym zespołem wspinaczkowym na zgrupowaniu unifikacyjnym PZ-y w Morskim Oku, zimą 79, jeździł na wyjazdy centralne, był po prostu w reprezentacji tak zwanej, z Kazim Śmieszko, do którego za chwilkę nawiążemy również, uczestniczyli w kilku wyjazdach centralnych na Kaukaz, Pamir. W 83 miała miejsce mała, ale bardzo udana wyprawa tercetu Śmieszko, Czarnecki, Pichlak, jako Kaziu Pichlak jako lekarz wyprawy, namierzący 6200 szczyt Big Perago. Zapraszamy Krzysztof Czarnecki. Brał udział, uwaga, w 25 wyprawach Himalaje i Karakorum, w tym wyprawach na szczyty 8000, ekspedycjach Andrzeja Zawady, zdobył 2 8000, Gasher Bruma II i Sisza Pangma, wierzchołek północny solo, uczestniczył w 4 narodowych wyprawach zimowych na Nanga Parbat, Makalu, Broad Peak oraz na K2. Zapraszamy Piotr Snopczyński. W Himalajach, uczestnik wypraw w Himalaje w latach 70. i 80., w tym na pierwszą jeleniogórską wyprawę w Himalaje na Napurnę Południową, wraz z Jerzym Pietrowiczem i Bogdanem Dejnarowiczem również w 88 roku wyruszył ponownie pod Napurnę, aby zamontować tabliczkę pamiątkową. Jedyny himalajista na świecie, który po ponad 4 dekadach ponownie, tak jak w 79 roku, uwaga, przeleżał ponownie podróż na pokrywie silnika w Jelczu, w wyprawie Jelczem w Himalaje. Więc wyruszyć dla niego w nieznaną, ryzykowną drogę do Nepalu Jelczem to dla niego żaden problem. Zapraszamy Ryszard Włoszowski.
ja. Ostatni dzisiaj uczestnik, który wejdzie na scenę. Penetrator ciekawych zakątków świata, gór w szczególności. Z wyboru mieszkaniec Karkonoszy, kiedyś lekarz wypraw wysokogórskich, dziadek siermiorka wnuków. Serdecznie witamy, Kazio Pichlak. Teraz poprosiłbym sprawdzić dźwięk, bo mamy też pozdrowienia od Kazia Śmieszka. Dobra, to w międzyczasie... Oglądaj, weź tam. No nic się nie zmieniło, się w klapkach jesteś? Kajek. Ale nie, jak pytam w klapkach, bo ty, jak żeśmy szli, to ty do ostatniej wiosny jesteś w klapkach. Z klapek wyrósł. Kazio, pozdrawiam bardzo. Wszystkiego, wszystkiego. Stasiu. Cześć Kazimierzu, jesteś do rozpoznania. Tak jest. Do rozpoznania. No, tak. Łatwo cię poznać. Kamuflaż ci się nie udał. Zdzicho. No. Cześć. Cześć. Jak się masz? Nie wolno narzekać. Spinasz się? No, jak widzisz. W sobie. Jak widzisz. Wstań dziki. Zobaczysz. Cześć ci, Wadze. Posiwiałeś, byku. Za mną poszedłeś. Masz Piotrusia. Czy ja ci, Wadze? Cześć. Piotr. Piotr Snopczyński. Szkoda, że cię tu nie ma. Bo od razu bym się chciał Ryszku ciebie spytać o kwestię nawiązując do tego filmu, który wszyscy tutaj mieliśmy możliwość obejrzenia. Przybliż trochę genezę tego filmu. No z tym filmem to było o tyle wyjątkowo, że Jurek, nie wiem dlaczego, wytargał gdzieś tego Krasnojarska czy Krasnogórska, tą kamerę 16, to już profesjonalna kamera, a to przecież to ważyło, nie wiem, chyba ze 12 czy 15 kilo, plus do tego też szpulę. To wszystko przecież technika analogowa, nie żadne cyfrówki. Wsadzili nas, znaczy nas, mnie i montażystkę z tym całym szpejem na 3 dni do jakiegoś studia. No i wyszedł taki materiał, moim zdaniem bardzo fajny. I jedyne co tylko wypada przeprosić za jakość techniczną, bo tak jak mówię, no, to była pełny analog. Nie 32, bo to już w ogóle był profesjonalny sprzęt, ale 16. A to, że w ogóle Jurkowi się chciało latać z tą kamerą, no to przecież to tak jak dobry plecak, ta kamera ważyła. I że miał zacięcie, żeby to nas tam pokręcić. Dlatego stosunkowo mało jest jego ujęć, bo on stał z drugiej strony. Dzięki temu były ujęcia na przykład na filmie, ja bardzo dobrze zarejestrowałem, jak operujecie wagą. Może, ja wiem, że komentarz był już przez Alka, ale chciałbym nawiązać do tego ważenia i skracania sprężyny jako inżynier, jakbyś mógł, Alku, przybliżyć nam jeszcze raz. No ale tu nie ma czego dodać, ja opowiedziałem dokładnie, trzeba było taką wagę sprężynową rozebrać, ona była nitowana, no to żaden problem, tu się spiłowało łebek nita, wybiło go, zdjęło pokrywkę, wyjęło sprężynę, obcięło dwa zwoje sprężyny, potem trzeba było drucikiem przedłużyć, znowu złożyć, zanitować i waga jak nowa, tyle tylko, że pokazywała mniej. No. Powiedzmy, że 10% na tym mogliśmy oszczędzić, ale powtarzam, było to mówione w czasie filmu, że Japończycy mieli jeszcze lepsze wagi. Jest 84 rok. To, czego nie udało mi się odszukać, mimo tego, że mam zapiski, dziennik, wszystko, ale nie wiem do tej pory, jak wy tam dotarliście do tego Islamabadu. Wiem tylko tyle, że Dziki z Krzyszkiem dolecieli z Indii. Tak? Tak. Sami. Gdzie była reszta? Z Indii, z Delhi dolecieliśmy do Karachi. We dwoje. A gdzie reszta? Nie pamiętam. Bo jeszcze jakiś Jelcz się przewijał tam na fotografiach. A nie, to Jelcz przejeżdżał z Polski najpierw do Islamabadu. To tam była ekipa, część naszej ekipy. Ja, Kazio Śmieszko i jeszcze ktoś. My żeśmy wcześniej tam przylecieli i na kempingu żeśmy czekali na Jelcza z PZA, który wiózł
szpej dla trzech chyba wypraw. No i w międzyczasie przyszedł nasz oficer łącznikowy. A w regulaminie każdej wyprawy jest to, że oficer łącznikowy musi dostać taki sam szpej jak każdy jeden uczestnik wyprawy. No ale my żeśmy w ciemny, nie dostaliśmy żadnych namiarów na tego oficera, bo powinniśmy dostać jakieś tam dane fizyczne. No to tak żeśmy wyszli z założenia, no co, no Pakistańczyk, no to wiadomo, że tak 1,60 m, 50 kg wagi, chude, małe to. No i takie żeśmy mu wzięli, jakieś pepegi, inne tam pierdółki. A tu przychodzi taki niedźwiedź, to na filmie, co było widać, taką czerwoną chustę, to właśnie to jest Tery, taki ponad 2 metry ze 140 kilowagi. No i my wyciągamy te jego fanty i patrzymy na niego, na to. O, tak zaraz. Wiecie co, nie, ja już się przyzwyczaiłem, bo to na każdej wyprawie tak jest, że ale to mam rodzinę, to ja to wszystko rodzinie gdzieś tam rozdaję. Ja mam swój sprzęt, także nie przejmujcie się tym. No. A kto pamięta z was spotkanie z Wandzią? To było moje drugie spotkanie z Wandzią. Ponieważ też byłem kiedyś prezesem klubu alpinistycznego, w którym była Wanda prezesem. Bardzo, bardzo miłe spotkanie i Wanda przyniosła magnetofon, na którym leciał albo kabareton, albo tej. W każdym razie żeśmy się ostro śmiali, wesoło było. Wanda bardzo fajna dziewczyna, dlatego może moja żona też jest Wanda. I tu jak chłopaki wspominali, że szli Szwajcarzy z wielką obstawą, to dla mnie było coś takiego, jak tu widzieliście, że my w tym karosinem żeśmy gotowali, a oni nieśli kuchnię, takie domowe kuchnie na plecach do bazy pod K2 i tak rządzili. To jest spotkanie z Wandą. Bardzo fajna dziewczyna i praktycznie chyba do drugiej w nocy żeśmy siedzieli przy ognisku i rozmawiali. I słuchali opowieści. Jeszcze słyszałem opowieść, że graliście w nogę z Kurdami. No właśnie, żeby się jakoś rozerwać i coś robić na turskępie. Tego turskępu już dawno nie ma, od przynajmniej 20 lat. Został zlikwidowany, ale byli uchodźcy, byli Kurdowie, którzy czekali, bo to był okres taki dosyć burzliwy w Azji. I graliśmy w piłkę nożną. Na oczywiście do iluś tam przez jakiś czas i była sytuacja taka, że no byliśmy lepsi i zawsze znaleźli tam u siebie kogoś, kogo obwiniali, że przez niego przegrali, zawsze dostał łomot od nich, bo przez niego właśnie wytypowali go zawsze, jednego z nich, że byli słabsi, a myśmy sobie po prostu nieźle radzili, bo Kaziuś Mieszko dobrze grał, ja po AWF-ie, chłopcy też tutaj mocno uprawiający sport. No, powiem wprost, nie wolno w ogóle było przywozić alkoholu. Oczywiście alkohol się zawsze przywoził na wyprawach, nawet dlatego, żeby no, Anglicy by nie przeżyli w Indiach, gdyby łyskacza nie mieli, bo ameba by ich zjadła. W związku z tym dla celów takich medycznych, ale jednocześnie można było kupić alkohol na paszport. No i tak już wspomnę, że po wyprawie zrobiliśmy niezłe spotkanie na turyskępie i był nalot policji. Oczywiście musieliśmy pokazać dokumenty, że mogliśmy spożyć alkohol. Mówili, no jak to, no Allah nie mówi, że whisky nie wolno pić. Czytałem książkę Alka ostatnio i też nie omieszka mnie dopytać tu publicznie. Teraz mamy możliwość wyjaśnienia pewnej sprawy. Chciałbym dopytać, nie wiem, czy ktoś czytał książkę Alka, Zwyciężyć znaczy przeżyć. Co, ile wydajesz? 105 lat? Aktualizacja? Co 10? Tam opisujesz, jak siedzicie pod latokiem, bo to było jeszcze przed ruszeniem, ale właśnie spędzacie czas. Wyjaśnijmy. Nie owijajmy w bawełnę. Dzieci nie widzę, sami dorośli, to aż nadto niektórzy, tak jak my. Do nas. Na temat alkoholu dodam tylko, że w Dolinie Hunzy od wieków legalnie produkuje się tak zwaną Hunza Water. To rodzaj
słabego bimbru. I tam to robi się na każdym podwórku. Tyle tylko, że tam mieszkają trochę inni muzułmanie niż ci bardziej na południu. Ale adrem. Na kempingu zapoznawaliśmy się z kulturą wschodu przy pomocy haszyszu. Haszysz mieliśmy od tych, jeżeli się nie mylę, od tych Kurdów. Co, wgraliście w piłkę? No i ja akurat byłem już wiele razy wcześniej w Azji, a przede wszystkim w Afganistanie w 1977 roku, gdzie poznałem haszysz dogłębnie. Natomiast niektórzy koledzy nie. I dla nich była to pierwsza okazja, żeby haszyszu spróbować. Między innymi tatuś tego oto delikwenta tu po mojej prawej po raz pierwszy palił haszysz. I było to tak, mniej więcej. Jeden przez drugiego wrzeszczał. Ciągnij głębiej! Wdychaj! Ciągnij! Nie, no jemu już nie dawajcie, on marnuje. A delikwent, którego kochaliśmy bardzo, między innymi dlatego, że przeklinał jak, a tam szef, to przy nim nikt, Jurek Pietrowicz, dam przykład, w czasie jednej bardzo poważnej narady w bazie, kiedy trzeba było zdecydować o przyszłości wyprawy, czy ją zwijamy, czy nie, swoją poważną przemowę zaczął tak. Cytuję. Chcesz mnie jedyny w dupę. Przepraszam, że przeklnę. Masz jego mać. No więc tenże Jurek Pietrowicz ciągnął ten haszysz i w ogóle go nie brało. Nic mu się nie kręciło w głowie. On oczekiwał Bóg wie czego i mówił, nichuja nie bierze, nichuja nie bierze. A potem, jak skończyliśmy, przez cały wieczór chodził po takiej asfaltówce wąziutkiej, takim chodniczku dookoła i powtarzał, nichuja nie bierze, nichuja nie bierze. I nie słyszę, żeby ktoś dementował. Była akcja, jak lekarz wyprawy musiał interweniować lokalnie. Pamiętasz historię? No. Gdy się idzie przez, gdy karawana idzie przez te wioski, to szczególnie w Pakistanie, w tym regulaminie wyprawy, jest taki punkt, który mówi o tym, że lekarz ma obowiązek leczyć, udzielać pomocy medycznej miejscowej ludności. I oczywiście oni doskonale o tym wiedzą. I w związku z tym, gdy dochodziliśmy do którejś z wsi, to się teraz chyba zmieniło zresztą, skoro droga jest do Askole, to przez te wsie się nie idzie. Przez Askole się właśnie od razu wchodzi prosto w góry. Ale wtedy jeszcze było tak, że się szło przez ileś tam tych wiosek. I szczególnie, gdy dochodziło się wieczorem, to wokół obozowiska zbierał się tłum. 20-30 facetów. Sami faceci, żadnych kobiet. Na szczęście mieliśmy znakomitego oficera łącznikowego, majora armii pakistańskiej. Tak jak Rysiek mówił, ogromny człowiek o takiej no, bardzo wybitnej posturze, który tam cieszył się ogromnym mirem i on tam zaprowadzał porządek. Temu tłumowi, który się tam zebrał, kazał się ustawić w szeregu. I praktycznie, praktyka była taka, i tutaj statystyka jest no po prostu nieubłagana, bo z tej powiedzmy 20-30 osób, połowa zastygała w takiej pozycji. Natomiast druga połowa zastygała w pozycji takiej. Co oznaczało, że jednych bardzo boli głowa, a drugich bardzo boli brzuch. No, ja byłem uprzedzony na szczęście o tym, bo to bo wiadomo, że tak jest. I powiem, że no, chciałbym się wytłumaczyć, że to nie dlatego, że ja lekceważyłem tych dolegliwości tych ludzi, ale nie sposób oczywiście w tych warunkach było to jakoś racjonalnie zadziałać. Miałem duży wór tabletek witaminy B czerwonych i duży wór tabletek witaminy C żółtych. I tym, którzy trzymali, trzymają się za głowę, rękę tak dawałem powiedzmy żółtą, a tym, którzy za brzuch i rękę tak, to czerwoną. Może to nie było bardzo etyczne, może nawet Hipokrates przewraca się w grobie, ale naprawdę nie było innego sposobu, żeby z tej sytuacji jakoś normalnie, jakoś ją tą sytuację rozładować.
Ale to jest też tak, że to Andrzej Chruściel, który też na wyprawach bywał, wie, że to jest, jak to jest, że no, w tych wioskach ludzie nas też prowadzą do rzeczywiście poważnie chorych, do tych swoich chat. Tak też było oczywiście w tym Karakorum. I no, też przeżyłem taką sytuację, wracaliśmy tą samą drogą i to w pewnym momencie podchodzi do mnie mężczyzna z tym naszym właśnie oficerem łącznikowym, który tłumaczy i, no, i mówi, że on jest mi bardzo wdzięczny, bo ja uratowałem życie jego żonie. I czy mógłbym jeszcze raz, czy mógłbym dać więcej tych tabletek, które to życie jej uratowały? No, panika w głowie, ponieważ no, sporo tych chat odwiedziłem tak naprawdę w czasie tej wędrówki, ale on na szczęście z tego hałata się tam posięgnął i wyciągnął tabliczkę po tym leku. I to była, uwierzcie mi, tabliczka witaminy C. Być może ja to było coś dodatkowego, co dodałem do jakiegoś zasadniczego lekarstwa. Nie wiem, w tej chwili kompletnie nie pamiętam. W każdym razie dałem mu taką tabliczkę i to był jeden z szczęśliwszych momentów w życiu tego człowieka, jak myślę. To pomaganie tym ludziom, no, którzy tam mieszkają, to oczywiście no jest wpisane to w naszą tam działalność. I bardzo często spotykamy się, na przykład dostajemy jajka jakieś za to, prawda? Pamiętam, kiedyś jakiejś dziewczynce nastawiałem rękę i zagipsowałem, dostaliśmy taką torbę jaj. To tak... Pozwolę sobie wykorzystać, że Kaziu, stoisz. Proszę, pod tą flaszkę, o której już raz słyszałem, o ciśnieniu, mierzeniu ciśnienia, jakbyś był tak łaskaw i nam tu... Nie, bo to jest tak, że no, taki lekarz wyprawy ma no, dwa nurty działania. Pierwszy to jest ten, o którym mówiłem, czyli ten na pomoc tej ludności miejscowej. Na drugi no, trzeba się opiekować koleżankami i kolegami z wyprawy. I to jest właściwie główny cel naszej działalności tam. W tamtych czasach, wchodząc w te góry, myśmy kompletnie nie mieli żadnej łączności ze światem. Będąc kilka tygodni, powiedzmy akurat no, w tym Karakorum, byliśmy zdani tylko i wyłącznie na siebie. Nie mieliśmy żadnej możliwości ściągnięcia jakiejkolwiek pomocy. W tamtych czasach myślę, że lekarz generalnie na wyprawie odgrywał większą rolę niż to teraz ma miejsce. Prawie wszyscy widzieli, jak Rafał szył nos. Rafał, co ty szyłeś wtedy? Ach, ty filmowałeś, ale twój kolega szył. Tomala Szył Bieleckiego na podstawie wskazówek, które otrzymywał z telefonu, prawda? Tam z jakiejś... Kiedyś tak to było zupełnie niemożliwe po prostu. Byliśmy tylko i wyłącznie absolutnie zdani na siebie. Ja tak osobiście uważam, że lekarz na takiej wyprawie himalajskiej to jest tak trochę no, jak kapelan może, który dba nie tylko o to, żeby uczestnicy wyprawy mieli dobre ciśnienie i właściwą temperaturę, ale żeby też zachowali jakiś dobrostan duszy. I przynajmniej no, tak zawsze taką filozofię miałem, będąc na wyprawach. A tak fraszko, o którą mnie tutaj pyta Maciek, niemal tak było, że prawie codziennym rytuałem było mierzenie ciśnienia wieczorem. Uważam, że to jest naprawdę doskonały środek na to, żeby uspokoić nerwy, poprawić samopoczucie. To się przenosi na jakieś dobre myślenie o sobie też, tak, jak myślę. I taką fraszką napisałem, każdy lubi, by mu mierzyć ciśnienie. Ta zabawa się nigdy nie przeje, bo urodę i mądrość nie zawsze, a ciśnienie ma każdy. Oczywiście ja brałem udział w wielu akcjach, wiele zdarzało się na wyprawach nie tylko polskich, ale i międzynarodowych, zagranicznych, że lekarz daje życie w górach ludziom, którzy przechodzą ciężkie wypadki.
Na przykład, no, Rysiek Pawłowski, otwarte złamanie. Lekarz musiał się wspinać i musieliśmy go transportować. Gdyby się nie udała taka operacja, nie wiadomo, bo to jest wysokość, różna krzepliwość krwi i różne kłopoty i różne następstwa. Weźmy rewolw na przykład, nie? Gdzie szybka akcja, gdzie trzeba ratować i leki. Przede wszystkim, co to dużo mówić, leki są najważniejsze, bo kiedyś nie było. Kto myślał o deksametazonie, o różnych innych lekach, które od uramidzie i innych, które ratują, o takim tlenie, że aż w takiej ilości, teraz są małe butle tlenowe, teraz mamy tlen w proszku, który można po prostu uaktywnić w bazie. Mamy różnego typu zestawy. I chcę powiedzieć tutaj bardzo taką budującą informację, że polskie wyprawy współczesne od 15 lat są chyba najlepiej przygotowane i wykształcone pod względem medycznym. Każdy potrafi iniekcje zrobić, różne iniekcje, podawać leki i ratować ludzi, gdzie przychodzą do Polski, polskich wypraw, żeby pomagać, bo po prostu jesteśmy tak przygotowani przez to, że Robert Szymczak stworzył pewną szkołę i wyposaża wszystkie wyprawy w Polsce. A propos ratowania ludzi, chciałbym przejść do pobytu w bazie, bo zaraz przejdziemy jeszcze do akcji górskich. W pobycie w bazie, z informacji, które doczytałem i usłyszałem, to Krzysiek uratował w zasadzie was przed lawiną. Jak zareagowałeś, żeby uratować chłopaków przed lawiną, która szła na namiot? No to wyglądała sytuacja tak, że właściwie te lawiny z tych zboczy schodziły co jakiś czas, ale tam było taka dolinka, w której to się wszystko zatrzymywało, więc wyglądało to dosyć bezpiecznie. Ale w którymś momencie, kiedy siedzieliśmy w kuchni, coś tak zaczęło tam hałasować trochę głośniej i tam ktoś do mnie, chyba Kasiu, powiedział: Krzysiu, wejdź na zewnątrz zobaczyć, co się dzieje. No ja tak wyszedłem na początku, ponieważ to była mgła, więc coś nic nie było widać i mówię, no nic. I w pewnym momencie patrzę, to taka biała ściana leci na nas. No i co? Najlepiej, żeby było krzyknąć, spierdalać. Nie? No i zrobili to dosyć szybko, bo ja byłem przy wejściu, a właściwie wszystkie osoby przeleciały przeze mnie. Tak więc jeśli chodzi... A pierwszy wyskoczył Kasiu, który siedział na samym końcu kuchni. W każdym razie... Dostałem maila od Władka, który mi zatytułował to Latok czy Zimok? To może Staszka teraz zapytamy, to był latok, czy to był zimok? No myślę, że raczej zimok. latok, a jak zresztą widzieliście, dokładnie tyle samo widzieliście, co my. Czyli nie trzeba było jeździć, tylko oglądać ten film. Nie wiem, czy były dwa dni pogody, gdzie ten latok było widać. No jakoś wtedy chyba... kierownik nie nakręcił filmu, bo nie był przygotowany na ten widok i tyle. No, to myślę, że rzeczywiście góra, zresztą powiedział to już Maciek, góra była trudna i gdybyśmy jakimś cudem rzeczywiście trafili na pogodę, i kolejnych kilka cudów musiałoby być, żebyśmy to zrobili, to byłoby to chyba najlepsze przejście w karakorum dekady. No. Chciałbym puścić zapisy audio z waszej wyprawy i no, ciekawe, czy siebie rozpoznacie na ścieżce dźwiękowej. Tu baza, ja nie słyszę Alka, tylko słyszę ciebie. Co tam się dzieje na górze? Jestem w tej chwili powiedzmy w ścianie, z tym, że pogoda się załamuje, u nich zaczyna padać śnieg. Tutaj z mojej lewej strony, znaczy z tych dolin, tam gdzie szedł sporo idzie. No idzie taki wał czarnych chmur, no nie? I wiatr idzie stamtąd, więc najprawdopodobniej pogoda się załamuje. Mamy łączność następną ustaloną za 1,5 godziny. Jeśli będzie pogorszenie pogody,
to oni się wycofają, bo nie jest możliwe po prostu wejście w taką pogodę załamującą się. I jeszcze jedna sprawa. Jeżeli doktor uważa, że możesz i sam to schodzi, jeżeli nie, no to niech zejdzie Piotr albo Henryk, no bo w tym wypadku chyba tam w trójkę oni nie muszą być. No to raczej tak, no to godzimy się wszystko wyjaśnić, czy wiesz, czy ten atak idzie dalej, czy po prostu powoli się wycofujemy w miarę bezpiecznie. Tu baza, Andrzej zgłoś się. Zgłaszam się. No co tam u was jest? No słuchaj, no dopływa, zaczyna śniegiem sypać, wiatr wieje. Ja po prostu już ściany nie widzę w tej chwili. Połowie na to wstawić i taki syp. Oni jeszcze na grani nie są? No nie są na grani, bo grani im brakuje. Jeszcze wiesz, trzeba przejść skałę, cztery wyciągi. Takie, no, teraki lebowe i dopiero wyprowadzę, to wiesz. W załamaniu pogody, no to bardzo ciężka sprawa, jest to duże ryzyko. Nie, mam nadzieję, że trochę te czasy wróciły. Kto był w ścianie? Nie mówię o tej skale 3-metrowej. Bo kto zdobył skałę? Ja. A to jakbyś dziki mógł dwa słowa. Może tak. Kawałek kamienia i coś trzeba było robić między śniadaniem a obiadem. Więc to był ten kamień. A jeśli chodzi o ściany, no to ze Stasiem wypatrzyliśmy na wprost kuchni igłę w grani. Postanowiliśmy tam spróbować wejść. Dzięki temu odsłoniły nam się druga część lodowca i tym lodowcem mogliśmy dojść do lataka drugiego, którego próbowaliśmy zdobyć, ale niestety pogoda no to nie pozwoliła. Na tym skończyła się cała akcja górska w tym tygodniu i w ogóle. A ile czasu tam byliście? Ile czasu w bazie siedzieliście, może tak? Ze sporadycznym wyjściem. Około 40 dni. Jeszcze opowiem coś takiego, bo tutaj Zdzichu wyszedł i zobaczył nie nasz latok, na który się wjechali, tylko poszli z drugiej strony i zobaczyli latok 2, opowiadając, że pamiętam, jak słyszałem to tak jak Daulagiri, tak jak Daulagiri, ale pamiętasz. No i poszliśmy tam właśnie i to jest to, że ktoś powiedział, nie wiem kto, Heniek z Piotrkiem niech wrzucą. Bo myśmy, pamiętam, chyba Kardul wziął moją kurtkę puchową, bo ja miałem. Także Kardulowi dałem moją kurtkę puchową, a myśmy z Piotrkiem wrócili do bazy, a chłopaki wrócili na drugi dzień. Ale to też szczególna rzecz, bo za rok z Piotrem pojechaliśmy i wchodziliśmy na latok 2. Powiedzmy, z bardzo dużym sukcesem zabrakło nam żywności tym razem. Pogoda nam dopisała. Czy pamiętacie o acia-cia-cia-cia? Acia-acia. No? Kaziu! Nie, Piotr miał takie powiedzenie, nie? To w ogóle w tamtym kraju, jak mówi. Pakistańczyk mówi, że tak, to mówi acia. 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 Tyle. Acia to jest tak. Ostatni raz, ja przynajmniej w Himalajach byłem 6 lat temu i śpiąc w hoteliku pod Ama de Blanc, to jest takie charakterystyczne tu acia, a tu było coś, że pani, która obsługiwała, mówi Polacy przyszli. Panowie, chciałbym trochę teraz na poważnie, bo tak, prawda jest taka, że trochę tych papierów mam. Padło słowo puch. Trochę się nie połapałem w zestawieniu sprzętu, które widzę, jaki bieliście. Mam tutaj do kolegi Pietrowicza takie pismo skierowane od prezesa klubu, że przesyłają korespondencję pisma kolegi Aleksandra Lwowa, uczestnika wyprawy. Informujemy, że mimo wysłania ponownych wezwań do zapłaty za filmy Orwo nie zapłacili kolega Snopczyński, Jakubowski, Lwow, Włoszczowski, Czarnecki, Hunt. Klub potrzebowałby wsparcia. Co się stało z tymi filmami? Słuchajcie, bo to poważna sprawa, to ma papier. Masz tam odpowiedź na to pismo ode mnie. Czekaj. Drodzy koledzy, ale pisze. Myślę, że wypadałoby przede wszystkim zwrócić się do mnie i pozostałych w sposób mniej urzędowy, co za tym idzie uprzejmiejszy i milszy dla oka. Czy aby nie powinien tego uczynić były kierownik? Chyba przydałoby się jakieś słówko wyjaśnienia, w czym rzecz i o co właściwie chodzi. Różnych pretensji można mieć jeszcze sporo i to nawet bardziej znaczących niż kilka filmów.
Półtora roku to trochę dużo jak na rozliczenie wyprawy. Ciekaw jestem, co jeszcze wyniknie w roku na przykład 90. Tak czy inaczej, nie straszmy się sądami, bo to do niczego nie prowadzi. 85. Tak, generalnie jest wyjaśnione, liczę, tylko tak zastanawiałem się, bo tu puchu zabrakło filmów. To te filmy, co ten film powstał, tak? Nie, no filmy Orwo to chyba chodziło o filmy do aparatów. Tak, do przejrzystych. A to mamy te piękne slajdy. No, tylko ja... nie rozliczone z klubem. Że być może trzeba było złożyć protokół, że wpadły do szczeliny i uległy zniszczeniu. To tak się spłynęły robi. Podobno rzeką raz z porterem. Maciej, ja mogę jeszcze wyjaśnić parę rzeczy, bo to Orwo ja załatwiałem w Świdnicy. Ale przede wszystkim rzeczy, które musieliśmy sprzedać, żeby mieć pieniądze, no to właśnie było. 200 Smien, 300 Zenitów, 1000 Orwo, sokowirówki, kremy Nivea, puchy, plecaki, śpiwory. To się wywoziło. Była odprawa ostateczna Głównego Urzędu CEU i się wywoziło, sprzedawało. Jak nie wpisali, żeby to wróciło do kraju, raz nam wpisali, jak z Alkiem Lwowem byliśmy na Everestie. I wtedy ja wracałem i to tłumaczyłem. W taki sposób, to tak powiem wprost komicznie, przekraczając granicę nepalsko-indyjską, gdzie jak mnie pytał, gdzie są, bo odprawa była w języku niemieckim, oni nie znali języka niemieckiego, a myśmy wszystkie namioty, wszystko sprzedaliśmy, bo żeby mieć pieniądze. I pyta mnie, a co to jest to pozycja? Patrzę, że to są śpiwory, a tam było chyba 100 śpiworów. Ja mówię, że to są tabletki i pokazuję, że to tabletki właśnie i liczę tabletki. I tak jak mnie pytali, a gdzie są narzędzia chirurgiczne, a ja mówiłem, że to, co ja tam... coś wymyślam, jakieś opakunki, jakieś jednorazowe tampony na ranę na przykład, które mogłem przeliczyć. I był paradoks później, w ogóle komedia była, bo przetrzymali mnie na granicy jeszcze 2 dni i przetłumaczyli z niemieckiego na angielski. Więc powiedziałem, że ten chobok to jest dla nich suwenir, bakszysz i oni to wszystko przekreślili i mogłem wyjechać. Próbowałem zrobić skan zdjęcia i nie udało mi się, bo skaner tak dużej stopy, słuchajcie, nie jest za duża stopa. To jest stopa tego Terego, tego niskiego waszego oficera łącznikowego. I jak zginął sprzęt i ten Tery szukał tego sprzętu? No przecież byłem świadkiem tego. I nie lano go pałą w plecy? Ja nie widziałem lania pałą, ale wyglądało to tak. Mieliśmy w depozycie w Dasu 2 ładunki na powrót. Jak wróciliśmy po wyprawie do tej wsi, okazało się, że ich nie ma. Teri zawołał 2 tragarzy, czy tam wieśniaków, którzy mieli tego pilnować, postawił ich na baczność i darł się na nich z wysokości swoich 2 metrów tak, że im mało głowy tym głosem nie urwał, a oni... Myśmy nie wiedzieli, co on do nich mówi, ale musiał ich rugać potwornie i nigdy w życiu, ani wcześniej, ani później nie widziałem, żeby człowiekowi, który stoi na baczność, przed tym majorem nogi chodziły tak. Ale dosłownie tak się kiwały. A na zakończenie tego darcia Terry pokazał na w górę tak, za siebie, za nich i kiedy oni wybiegli, powiedział, kazałem im je przynieść, a za karę mają wybiec na ten szczyt biegiem. Byliśmy to w pomieszczeniu, gdzie była policja tam. I oni mieli karabiny, ale jak pamiętasz, przyczepione takim łańcuchem do pasa, żeby nikt im nie ukradł. Jak stali z tymi karabinami, jak im się trzęsły nogi, to te karabiny mieli popierane tutaj z boku. Jak powiedział im Terry, że mają
i tam 10 minut, żeby się to znalazło, to były ręczniki, filmy były i sprzęt, który nam nie był potrzebny w górach. W ciągu 10 minut to się znalazło. Przybiegli i stanęli w szeregu. I właśnie ten, tak jak Alek mówi, ich zrugał, ale miał, ja pamiętam, że uderzył jednego takim sękaczem. Myślałem, że go chyba zabije, bo oni mają tam, zresztą to jest kraj policyjno-wojskowy. A jeszcze w stopniu kapitana ktoś, kto był w tamtym czasie, w tamtym rejonie, no to była władza. Tam się życie nie liczy specjalnie w islamie, więc gdyby go nawet mocno okaleczył, nie poniósłby żadnych konsekwencji, ponieważ to jest władza, która na wszystko mogła sobie pozwolić. Jakbyś mógł, zanim się policzysz na myśli nad pytaniami, opowiedzieć już tak zbliżając się ku końcowi, jak to z ambasady poszedłeś do dentysty dziki? No właśnie, w czasie przypakowywania się w ambasadzie mieliśmy garaż do dyspozycji, gdzie były nasze bagaże i robiliśmy ładunki. Znaczy z samochodowych przekładało się na ładunki dla tragarzy. W przerwie niechcąco zdradziłem się w ambasadzie, że nie zdążyłem skończyć leczenia dentystycznego. Po jakimś czasie przychodzi pani z ambasady i mówi: załatwiłam panu wizytę u dentysty, proszę iść, samochód już czeka. Ambasadora z chorągiewkami, ze całym ekscesem i jadę do dentysty. Taki przerażony. Otwierają się drzwi, wchodzę na niski parter, a tam stoi taka maszyna na pedał. Tłum ludzi i otwierają się drugie drzwi. Nie, to nie tędy. Wchodzę do gabinetu, cały jest w pomarańczach. Pan doktor bardzo miły. Pytał, w jakich języku chcę robić, bo studiował we Francji, doktorat robił w Niemczech, a praktyki robił w Anglii. Miło, przyjemnie. On mówi, no tak, ogląda tą ząb. I mówi, tutaj leczenie, skończenie będzie kosztowało $100. Wtedy $25 zarabiała moja matka miesięcznie. Jako inżynier. A rwanie? No 15. No to proszę rwać. Proszę państwa, Zdzisław Jakubowski. Ale to nie koniec. Pyta, co robię, bo jestem studentem i też byłem studentem. No ja ci to zrobię za wyrwanie. No i tak mi wyleczył ząb i wracałem znowu też samochodem ambasady. Bardzo dziękujemy. Podziękowania również dla Alka Lwowa za udział w dyskusji. Dla Ryszarda Wyszowskiego. Kazimierz Pichlak. Nie śmieszko, śmieszko jest na minach stalach. Piotr Nowczyński. Henryk Kubis. Stanisław Hart. I Krzysztof Czarnecki. Nie zapomniałem, mam wszystko spisane w agendzie. Nasze ulubione słowo. Może nie każdy, ale ja na przykład miałem w planie krótko później kolejne wyprawy. I nie mieliśmy wolnego terminu, i żeby jechała ciężarówka i żeby zdążyć i z tym samochodem i z późniejszymi planami, no to właśnie pojechaliśmy wcześniej, może trochę zmyleni faktem, że w Nepalu, w Himalajach, rzeczywiście na wiosnę i na jesień chodzi się w góry. Pakistan daje taką możliwość w lecie. Dowódca, który przychodził do nas, bo tam nas rozpakowali wtedy w nocy, myśmy go poczęstowali, więc on w ramach rewizyty zapraszał nas na obiady. I dzięki niemu dojechaliśmy na czas, mogliśmy wylecieć, ponieważ
zarządził, bo w Pendżabie był stan wojenny. Wsadzili nas po trzech dniach do samochodu i on zainterweniował. Jechał samochód przed nami z karabinem maszynowym, za nami, a myśmy jechali w środku. I tak przez cały Pendżab nas przewieźli i zdążyliśmy na samolot do Delhi. I tak też w formie ciekawostki to jak Teremu zaproponowaliśmy jakiś tam spirytus czy coś i Tery się pyta, a co to jest? Tery, to jest medicine, bo Tery jest muzułmaninem. Tery, to jest medicine, wiesz, na stomach. A jak medicine, to tak, to dobre. Rysiek, bo wy będziecie na lotnisku tam w Lahore, kupiłbyś mi tą butelkę brandy. Mówię, Tery, przecież kurde, ty jesteś muzułmaninem. Co ty z tym brandy? A to nie, to jest medicine dla dzieci. Wiesz, jak mają kof, jak mają przeziębienie, to dla dzieci. To nie do picia. No. Ja się jeszcze muszę wytłumaczyć z tego kapelana, bo to jest oczywiście funkcja oboczna. Natomiast to, co mówi Piotrek, oczywiście, no to jest całe jądro działania. A propos jeszcze tej historii z Terym, też przypomina mi się wasza opowieść, jak wam zrobił wycieczkę. Udało nam się załatwić po długich załatwianiach bilety lotnicze ze Skardu do Islamabadu. Lot, normalny lot rejsowy. Tery jako major lotnictwa wracał uśmiechnięty z otwartej kabiny pilota. Mówi, chłopaki, szykować aparat, lecimy dookoła Nanga Parbat. I rzeczywiście załatwił z pilotami lot dookoła Nanga Parbat, nim polecieliśmy do Islamabadu. W dzisiejszych czasach jest to niemożliwe. Otwarta kabina pilota, lot gdzie się chce. Ja tylko sekundkę. Chciałbym wspomnieć Andrzeja Juszczyka, którego tu z nami nie ma. Ja byłem w kilku sytuacjach z nim, bo i w górach pod tym lotokiem dwójką i między innymi byliśmy też jedną z dwójek wyznaczonych do przemytu szafek. No i wyglądało to tak. Oczywiście zgłosiliśmy się tam chyba na ochotnika. Wyglądało to tak, że odtransportowano nas na lotnisko, przeszliśmy kontrolę. Tam w strefie wolnocłowej już można było te szafki kupić, ale oczywiście co 5 minut przychodził gość jakiś z obsługi lotniska i sprawdzał, czy je mamy, czy czasami nie przekazywaliśmy je komuś na zewnątrz. No i oczywiście ciągle siedzieliśmy z tymi szafkami. Ja w ogóle taki zdenerwowany, a mieliśmy bilety do Karachi wykupione na rejsowy lot do Londynu z Delhi. No i czekamy, ja się zastanawiam, Andrzej siedzi koło mnie, nagle słyszę, kurwa, żołnierzu, ja już z tobą nie jadę. Ja jadę z nimi. Okazuje, że przed nami odlatywał samolot tajskich linii do Bangkoku i przed nami maszerowała damska obsługa pokładowa. Andrzej mówi, ja już z tobą nie jadę. W każdym razie jakoś udało mi się mu wytłumaczyć, żeby nie jechał. No i za dużo ludzi nie było w samolocie i siedzimy razem. Oczywiście mieliśmy te torby, w których były te tak zwane skrzynki i właściwie żaden rozsądny człowiek nie mógł pomyśleć, że tam jest coś innego, tylko mogło być to. I wyobraźcie sobie, że oczywiście wylądowaliśmy w Karachi i byliśmy jedynymi pasażerami, którzy wyszli z samochodu, z samolotu. Ja pchnąłem drzwi, otworzyłem hol, to była 4 rano, zupełnie pusty, tylko celnicy, służba ochrony lotniska i wojsko. I my dwóch z tymi szafkami. I słyszę za mną
no kurwa, żołnierzu, do boju, idziemy. I przeszliśmy i wyobraźcie sobie, że nikt nawet nie zapytał, co tam mamy, ani nikt do nas nie potrzebno. Do takich historii się tutaj spotykamy. To tak, to jest, jak Stasiu mi przypomniał o tym, to ja teraz nie pamiętam, że były dwa loty do Karaci, bo na pierwszym lotem poleciliśmy i zdziwu. Nie wiem, jak to się stało, że zostaliśmy wyznaczeni do tego, ponieważ po tych wszystkich sprzedażach rzeczy różnych w Delhi okazało się, że my mamy za mało pieniędzy i trzeba po prostu coś zrobić, żeby tych pieniędzy zrobić więcej. No i polecieliśmy do Karaci, po drodze w sklepie wolnocowym na lotnisku, kupując magnetowidy, które wtedy były takim hitem. To się dostawało, kupowało się po $400 takie magnetowidy. A na czarnym tam rynku mieliśmy już w Karaci kontakt. Dostawało się za to $800 za taki magnetowid. Także podwoiliśmy wartość wyprawy, ale ja rzeczywiście byłem taki spanikowany w tym samolocie, że jakby się dało, to bym wysiadł. No, ja przypomnę też historycznie, w latach 70. to były i 80. to były no, dobre magnetowidy w tamtych czasach. Tam były jeszcze trasa Singapur, Nepal, Indie. Tak, tam była taka później grupa, to już tak, że właśnie kursowali po całym tym terenie właśnie Karachi, Delhi, Singapur. Głównie no, tak, bo cała ta elektronika głównie szła z Singapuru i była później sprzedawana właśnie w Delhi, w Nepalu, w Pakistanie. Ponieważ jestem tutaj seniorem w tym gronie, to chciałem podziękować Państwu, że zechcieliście tu przyjść i nas posłuchać i poglądać. I Maćkowi za to, że no, w ogóle podjął się tego zadania, które wydawało nam się w zasadzie zadaniem niemożliwym do wykonania. Maćku, bardzo dziękuję. I dziękujemy, że tak pielęgnujesz schedę po schedę Jurka, swojego taty. Dziękujemy. Fotografia może do powieszenia w klubie. No i teraz czas na pamiątkowe zdjęcie, jakbyśmy mogli prosić. Ciągnąć drogę.